W porządku? Byłaś niesamowita. Ja też. Jeśli mogę się pochwalić. Nie chcę, żeby ktoś pomyślał, że masz tu bałagan. Przestań. Było ostro. To nieduża cena za najlepszy seks w życiu. To był gwałt. Od razu się podniecam, jak tak mówisz. Wyjdź. Już. Dopiero zaczynamy, kochanie. Uważaj. Nie radzę. Jeśli chcesz jeszcze zobaczyć dzieci. Myślisz, że jestem głupi? Że tego nie przemyślałem? Jutro jest przesłuchanie. Nie masz z tym nic wspólnego. Mam. Zadzwoń na policję. Który to raz? Trzeci? Powiedz, że zaprosiłaś faceta, żeby uprawiać z nim seks, a on cię trochę sponiewierał. Zobaczymy, czy uznają, że można ci oddać dzieci. Nie zaprosiłam cię. Jak to nie? Włamałeś się tu. Nie widzę śladów włamania. W Café Russe zrobili nam zdjęcie. Jak to było? Uzależnienie od seksu. Na pierwszym przesłuchaniu ta kobieta użyła takich słów. Zadzwoń na policję, a jutro usłyszysz je znowu. Uwierzą mi. Spróbuj. Mam dar przekonywania. Ciebie przekonałem. A ty co masz? Dzieci do stracenia i reputację. No właśnie, ta twoja reputacja. Nie znajdzie się przysięgły, który by cię nie widział w bieliźnie, w jakimś czasopiśmie albo w tabloidzie, jak się obściskujesz z kolejnym facetem. Zastawiłeś na mnie pułapkę. Wiedziałeś, co powiedzieć, żebym uwierzyła, że się przejąłeś. To była jedyna taka okazja w życiu. I wykorzystałem ją. Mój amerykański sen. A ty masz wybór. Albo dokuczysz Andiemu, albo odzyskasz dzieci. Co wybierzesz? Wyjdź. Nie. To ja, Dorothy Bascom z Wydziału Opieki nad Dziećmi. Chcesz, żeby to zobaczyła? Chcę odzyskać dzieci. Włóż to. Powiesz jedno słowo nie tak i nigdy już ich nie zobaczysz. Przepraszam, że przychodzę o tej porze, ale chcę się przygotować do przesłuchania.
Obudziłam panią? Wszystko w porządku? Wiem, jak wyglądam. Nie spodziewała się mnie pani. Wybiera się pani gdzieś? Tak, do siostry. Szukałam kluczyków. Nie mogę ich znaleźć. Może pani mnie podwiezie? Czasem zostaję u niej na noc. Nie wolno mi nigdzie jeździć z rodziną podopiecznych. Ale jestem zaniepokojona. Dlaczego? Chciałabym zeznać w sądzie, że jest pani w stanie zapewnić dzieciom bezpieczny dom. Teraz mi się tak nie wydaje. Co takiego zrobiłam? Przeszkadzam w czymś? Ktoś jest u pani? Muszę powtórzyć wszystko, co pani powie. Ale chcę być po pani stronie. Chcę, żeby dzieci były z matką. Ale to się nie stanie, jeśli w tym domu będą problemy. Zapomniałam, że nalałam sobie drinka. Może pani przyjmować w domu, kogo pani chce. Mówię o ostatnich dwóch incydentach. Rozumie pani? Coś tu jest nie tak. Jest pani rozdygotana. Czy chce mi pani o czymś powiedzieć? Nie. Na pewno? Na pewno. Mam do kogoś zadzwonić? Nie. Denerwuję się przed tym przesłuchaniem. Proszę odpocząć i jutro zachowywać się normalnie. Dobrze, dziękuję. Byłaś słodka. Nawet nie wiesz, jak mnie to podnieca. Stałem tam i słuchałem, jak mnie ochraniasz. Może przejdziemy do kuchni? W pokoju już to robiliśmy. Wynoś się. Nie zbliżaj się do mnie. Wynoś się. Jesteś chory. Posłużyłeś się moimi dziećmi, żeby zdobyć to, co chciałeś. Zrobię to jeszcze raz. Nie. Zabiję cię. Zabiję. Nie wierzę ci, kotku. Wynoś się, ty sukinsyno. Thank you.
Zostaw mnie. Zostaw mnie.